Cześć, witam Was na kanale Craft Vena, z tej strony Reniferowa i dzisiaj przygotowałam dla Was filmik o pastach strukturalnych od Fina Bar, które znajdziecie na sklepowych półkach. Dzisiaj będę Wam przedstawiać pastę modelującą, pastę lekką i pastę papierową. Pierwsza pasta to pasta modelująca, taka chyba najbardziej podstawowa w asortymencie. I ona jest biała po wyschnięciu, jest matowa, ma bardzo fajną taką kremową konsystencję i bez problemu dzięki niej odbijecie wzory zarówno delikatne z wieloma detalami, jak i większe. Pastę można też używać jako klej, jest bardzo mocnym klejem, więc jeśli nie ma się pod ręką żel medium, a nie zależy Wam na tym, żeby klej był przeźroczysty po wyschnięciu, bez problemu możecie taką pastę wykorzystać. Gdy już mamy nałożony wzór przez maskę, możemy go pobarwić likwidami akrylowymi, możemy użyć proszków, pigmentów typu mika, możemy użyć farb metalicznych z odrobiną wody i w tym momencie kolory pięknie się zatrzymają na naszej masce lub tak skoncentrują wokół niej. Oczywiście sama pasta też złapie trochę koloru, im więcej barwnika dodacie, tym kolor będzie bardziej intensywne, a na koniec, jeśli chcecie podkreślić jeszcze dodatkową maskę, bardzo fajnie jest ją przejechać woskami. Pastę modelującą można również barwić. Ja tutaj Wam pokazałam, że można użyć właśnie likwidów i można użyć również miki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pasta modelująca jest matowa, więc niestety te świecące drobinki, które są zawarte w mice, raczej nie będą zbytnio widoczne, dlatego raczej też nie ma sensu mieszać farb metalicznych z tą pastą, chyba że zależy Wam tylko na kolorze. Pasta bardzo fajnie przyjmuje praktycznie wszystkie barwniki, kolory nie są wyblakłe, tylko są tak fajnie nasycone. W zależności jakiego barwnika użyjecie, to efekt będzie troszeczkę inny. Likwidy są bardziej skoncentrowane, więc też kolor tej pasty będzie bardziej nasycony. Tutaj możecie zobaczyć, jak właśnie wygląda praca z wykorzystaniem takiej pasty modelującej i tutaj do nałożenia koloru użyłam likwidów, które właśnie pięknie skoncentrowały się głównie wokół wzoru maski i delikatnie zafarbowały jej większe elementy. Kolejna pasta to Light Base, pasta również jest biała, jest matowa
Jednak co ją odróżnia od pasty modelującej, to że jest bardzo leciutka, jest tak jakby napowietrzona, taka dosłownie chmurka zamknięta w słoiku. Bardzo przyjemnie się z nią pracuje, również idealnie się nadaje do masek zarówno bardzo takich detalicznych z małymi elementami, jak i większych, i jest idealna do prac typu kartka. Jeśli chcemy na przykład zrobić kartkę typowo mediową, jednak nie chcemy, żeby praca była ciężka, to taka pasta nie obciąży nam pracy. Tak jak w przypadku pasty modelującej, na pastę właśnie lekką również możemy nakładać likwidy, możemy nakładać proszki, możemy podkreślić woskiem, można położyć właśnie farby metaliczne. Jedyna różnica jest taka, że ta pasta trochę lepiej przyjmuje pigment i po prostu wzór będzie bardziej widoczny, bardziej podda się kolorowi. I tak samo jak w przypadku pasty modelującej, również można ją barwić, żeby uzyskać jakiś fajny kolor. I tutaj również wykorzystałam właśnie mikę i likwidy. I jeszcze tak chciałam wspomnieć, że mimo że do pasty dodawane są likwidy, pasta nie robi się jakoś bardzo rzadsza, dalej jest jej kremowa konsystencja, więc też nie trzeba się martwić, że później nam przecięknie przez maskę. Tutaj możecie zobaczyć projekt z wykorzystaniem tej pasty i ja wykorzystałam ją w taki sposób, żeby po prostu uformować jakby gałki lodów, ponieważ ta pasta właśnie z racji tego, że jest taka delikatna i napuszona, to też nadaje się do formowania jakby własnych kształtów, czy żeby zbudować warstwy, nie tylko do odbijania przez szablon. Ostatnia pasta, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to pasta papierowa i to jest pasta, która różni się najbardziej od pozostałych dwóch. Ona jest bardzo taka, również jest kremowa i jest biała po wyschnięciu, ale co charakteryzuje tą pastę, to to, że mimo że ona ma dość lekką konsystencję, to wagowo jest cięższa, a to za sprawą tego, że w paście znajdują się naturalne włókna papieru. Pasta nadaje się zarówno do bardzo drobnych wzorów, jak w tym przypadku przy tej koronce, jak i oczywiście do większych. I co jeszcze wyróżnia tą pastę, to fakt, że ona po wyschnięciu jest chropowata, więc dodatkowo nadaje projektowi tekstury. W przypadku tej pasty bardzo ciekawe jest to, że ona troszeczkę inaczej reaguje na media. Jakby barwniki, których używamy, wnikają w głąb pasty, właśnie to jest za sprawą tych włókien papierowych, które się w niej znajdują. Tak więc jeśli zależy nam na tym, żeby po nałożeniu wzoru wzór został bardziej pokolorowany, to najbardziej się do tego nadaje zdecydowanie pasta papierowa, bo ona ten pigment przyjmie najlepiej z tych wszystkich trzech, które Wam dzisiaj pokazałam. I również można ją barwić akwarelami. Ja tutaj właśnie użyłam skoncentrowanej farbki akwarelowej od Primy. Można użyć proszków, można użyć likwidów, można na końcu podkreślić ją woskiem. Tak więc tutaj nie zmienia się nic praktycznie. Przy woskach jednak nie podkreślimy tylko samego wzoru, ale podkreślimy też chropowatość tej pasty. Podobnie jak poprzednie dwie, pastę można sobie barwić i ja tutaj właśnie wykorzystałam również mikę i likwidy i ponownie likwid też w żaden sposób nie rozcieńcza pasty.
Tutaj przy mieszaniu odniosłam troszeczkę wrażenie, że w przypadku Miki ta pasta jakby miała mocniejszy kolor, lepiej przyjęła jednak ten barwnik i no naprawdę bardzo fajne efekty można uzyskać, ciekawe. Kupując jedną pastę można naprawdę uzyskać różne kolory i przede wszystkim właśnie teksturę, która też jest pożądana. Można ją w tym momencie nakładać nie tylko przez szablon, ale też na przykład pędzelkiem, gdzieniegdzie, żeby właśnie nadać takiej fajnej chropowatości. Na koniec chciałam Wam pokazać, co jeszcze można zrobić z pastami. Jeśli na przykład nie macie szablonu, to wystarczy pokryć pracę właśnie pastą, którąkolwiek, i za pomocą grzebyka lub widelca lub właśnie takiego specjalnego pędzla z taką nakładką do tworzenia wzorów, w tych pastach możecie stworzyć własne wzory, jakieś maziaje, kratkę, jakieś takie linie pozakręcane. One świetnie się nadają też właśnie do tworzenia własnych wzorów, własnych struktur. To by było na tyle o pastach strukturalnych. Dajcie znać, która Wam przypadła najbardziej do gustu, której chciałybyście spróbować. Ja mam nadzieję, że filmik był przydatny i że wypróbujecie którąś z past. Jeśli macie już jakąś pastę w domu i chciałybyście się właśnie pobawić i spróbować czegoś innego, to ja Wam właśnie polecam pastę papierową, bo naprawdę można dzięki niej uzyskać bardzo ciekawe efekty. Ja Was zapraszam na zakupy do sklepu oraz do subskrypcji naszego kanału, bo będzie się tutaj pojawiało więcej takich filmów o różnych produktach oraz inspiracji. Serdecznie Was pozdrawiam.